Teraz w trzecim wykładzie już będę mówić, jak to zrobić, jak wychodzić z depresji, co oczywiście jest wstępem do tego procesu, jak się domyślasz, ale jest to bardzo ważne, żebyśmy umiały przełączyć się z autopilota na uważność. Zbadano, że 30% naszej aktywności dziennej przechodzimy w pewnym takim zawieszeniu uwagi. Można powiedzieć, że błądzimy gdzieś myślami, że jesteśmy tacy trochę w marzeniach, to są zupełnie normalne stany, ale osoby w depresji albo ze skłonnością do lęku i depresji mogą w tym stanie bardziej ruminować, to znaczy tak natrętnie przemyśliwać, przebiegają im przez głowy różne wspomnienia albo przewidywania czegoś złego i bardzo przygnębiającego. Dlatego bardzo ważne jest w leczeniu depresji, żeby mieć świadomość tego stanu, że się właśnie w nim znajdujemy, i umieć się przełączyć z tego właśnie autopilota, bo przecież mózg nie może być cały czas świadomy i cały czas uwadze, ale jednak, żeby umieć się z niego przełączać jakąś kolejną nową dźwignią na pewną uważność. O uważności pewnie słyszałaś, ponieważ ostatnio jest dość modna, ale nie przypadkowo, dlatego że badania właśnie neuronaukowe potwierdzają, że skupienie się na chwili obecnej wyjmuje nas, wyłącza nas z tego autopilota, z tej ruminacji na tematy lęków, depresji, jakichś przewidywań, spraw, które się ciągle tam w głowie tłoczą. Czyli może to brzmieć dość banalnie, ale właśnie nacisk na taką obserwację nieoceniającą, zaznaczam, jest po prostu antidotum na negatywistyczne rozmyślania. To jest może dość proste, ale badania potwierdzają, że taka uważność neutralizuje depresyjne myślenie, rozwija w nas ciekawość, a kierując uwagą możemy angażować się w jakieś sprawy, które nas zainteresują, a więc wychodzić z tego trybu automatycznego pilota i wychodzić z tych depresyjnych myśli. Jednym ze sposobów wychodzenia z tego właśnie stanu ruminacji, takiego płynięcia tych myśli jest właśnie komentarz, wynikający z aktywizacji lewej półkuli, czyli myślenia, takiego oceniającego w sensie racjonalizującego. Na przykład taki komentarz, to jest tylko depresyjna myśl, zamiast takiej ruminującej myśli, to jest takie przygnębiające, na pewno mnie to zabije, na pewno będzie wszystko beznadziejne. Czyli mówiąc, to jest tylko depresyjna myśl, opisujemy, ale też oddzielamy myśli od uczucia, czyli nie dołączają nam się, nie tworzą nam się takie konglomeraty negatywistyczne. Czyli budowanie takiej zdolności do nieoceniającej uwagi można by nazwać treningiem uważności. Na pewno znasz takie określenie ostatnio mindfulness. Jest to sensowne i faktycznie oparte na nauce działanie antydepresyjne. Wyszło sporo książek na ten temat, może nie będę teraz tego rozwijać, ale jednak podkreślam, że ma to sens, warto to robić, warto to rozwijać. Może troszkę więcej o tym powiem w kolejnym wykładzie. Czyli jak to robić, żeby wychodzić z depresji? Czyli ćwiczyć tą uważność, o której teraz mówiłam. Uczyć się hamować stres i lęk, ponieważ stwierdzono, że nadmiar lęku, przewlekłego lęku, również może predysponować do zapadania na depresję. A także, tutaj nie będę rozwijać tego tematu, ale wgląd w nieświadomość, czyli w to, czy nasza depresja nie ma związku z jakimiś doświadczeniami z dzieciństwa, czy z wypartymi uczuciami, czy z jakimiś innymi sprawami, o których nasza nieświadomość gdzieś tam nie chce nas informować, jest też bardzo ważne, ale to przekracza teraz tematykę warsztatu, o którym mówię. Podsumuję teraz działanie na takim automatycznym pilocie, a działanie z pozycji trybu uważności, trybu bycia. Czyli tryb działania to jest coś, co robimy, jak na przykład prowadzimy samochód, chodzimy, jemy, nie musimy mieć do tego pełnej świadomości, przełączamy się na te tryby w pewnych sytuacjach i to jest bardzo ważne, oczywiście nie negujemy tutaj tego, ale w trybie bycia nie działamy w ten sposób, nie jest on automatyczny. Tutaj mamy pewne intencje, oznaczamy, że wybieramy pewne rzeczy świadomie, decydujemy, co robimy w kolejnym kroku, staramy się nie kierować starymi nawykami, patrzymy na świat z pewną taką uważnością, ciekawością, tak jakbyśmy pierwszy raz pewne rzeczy może robili. Jest to pewien powiew świeżości,
Czyli ta pełnia tutaj uwagi sprawia, że możemy czuć się w pełni żywymi osobami, nie tylko automatycznie odreagowującymi. W tym trybie, o którym tutaj chcemy mówić, czyli w trybie bycia, jesteśmy oczywiście wrażliwi na szerszą perspektywę naszego życia, ale również uwagę kierujemy na zdobywanie konkretnych celów, kroków, na empatię, na uczucia, na realistyczne plany, nie na perfekcjonistyczne i wielkościowe. Wszystko to pomaga nam w działaniu antydepresyjnym.